to te wybory są najlepszą okazją do tego, żeby pokazać, ile jest ludzi dobrej woli, ile jest ludzi, którzy mają marzenie o lepszej Polsce, o Polsce, która jest wspólnotą, a nie interesem partyjnym. I do tego zapraszam dzisiaj wszystkich Państwa, także Panią. Za chwilę Pani powie, nie wiem co to jest, dlaczego mnie nie wpuścili do Rejtana. No właśnie, Pani przypomina mi moment, w którym nie wpuszczono mnie do Rejtana, do jednego z warszawskich liceów, jak rozumiem. Ja tam uczyłam przyrody. Tak? No. Wspaniale. Pani tam uczyła przyrody i pamięta Pani moment, w którym mnie nie wpuścili do tego Rejtana. Tak, Szanowni Państwo, nie wpuścili mnie dlatego. Jesteś pedałem. No właśnie, tak powiedzieli. No właśnie, dziękuję Pani bardzo. Dziękuję Pani bardzo. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo. Nie wpuścili mnie do Rejtana, bo dzisiaj Polska także jest objęta... To prawda. Jest objęta... Dobrze. Kocham prezydenta Dudę i Morawieckiego. A wie Pan co? Mój wujek to walczył pod Monte Cassino i zdobyli, kurwa, ten klasztor benedyktynów. A naszym hymnem to powinna być ota. Nie rzuć w ziemi, skąd dasz ród, nie damy... Bo... Ale zgadza się Pani, że Polska powinna być dla wszystkich? Nie, dla Polaków. Dla Polaków, czyli dla mnie i dla Pani. A po co? No właśnie, dzięki. Szanowni Państwo... Szanowni Państwo, i dlatego Polska powinna być dla wszystkich. Duda. Dlatego... Naszym prezydentem jest Duda, a premierem Morawiecki. A wiesz co, moja... Krzysta, pani... Państwo posłuchajcie, ja się nie boję. Moja teściowa jest szwestrą Leszka Millera, tego łobuza z Żyrardowa. No i co? A ja kocham... Aria! Czerwone maki, dobra, pan teraz pani pozwoli dalej mówić. Bandera! Wiesz, kto to był Bandera? No. Szanowni Państwo! Sekundę, niech pan poczeka sekundę. Drodzy Państwo! Bo taka jest Polska. Polska jest różnorodna. I o tej różnorodności chcę mówić podczas swojej kampanii.